Podczas gdy Jezus wyjaśniał swoim uczniom, co wydarzy się przed końcem świata, powiedział coś bardzo ważnego. Przesłanie Jego Królestwa rozprzestrzeni się na całej planecie, dotrąc do wszystkich ludzi przed Jego powrotem. Oznacza to, że ważne jest dzielenie się Ewangelią, zapewniając, że wszyscy mają szansę usłyszeć przed końcem. To mocne przypomnienie, że każdy z nas ma istotną rolę w tej boskiej misji. Jezus podkreślił potrzebę przekazania przesłania wszystkim narodom, zapewniając, że wszyscy mają szansę poznać Go przed końcem czasów. Nawet w miejscach, gdzie głoszenie chrześcijaństwa jest zakazane, Bóg znajduje tajemnicze i niezwykłe sposoby, by objawić swoje przesłanie, często poprzez sny. W tym filmie przyjrzymy się, jak to się stało, i posłuchamy inspirujących historii muzułmanów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo po nadprzyrodzonych doświadczeniach z Jezusem we śnie. Niesamowite jest patrzeć, jak Jezus spełnia swoje obietnice, docierając nawet do najbardziej odległych regionów, dzięki tym doświadczeniom. Dołącz do nas w tej ekscytującej podróży i przygotuj się na zachwyt nad tymi historiami przemiany. To przypomina nam, że Bóg działa w niespodziewany sposób, wykraczając poza nasze zrozumienie, by dotrzeć do tych, którzy są daleko, nawet w obliczu przeciwności i prześladowań. Ewangelia nadal świeci, przynosząc nadzieję i przemianę w życiu tych, którzy szczerze ją poszukują. Czas otworzyć nasze serca i świadczyć o cudach, których dokonuje Bóg, nawet w najtrudniejszych i najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Dołącz do Niego w tej wielkiej misji rozpowszechniania Jego przesłania pośród wszystkich narodów. Aby zrozumieć historię ludu muzułmańskiego, musimy sięgnąć do jego korzeni, sięgających Ismaela, syna Abrahama, z jego służebnicą Hagarem. Pomimo różnic i historycznych napięć, muzułmanie uznają Jezusa za wielkiego proroka, ale nie za Syna Bożego, Mesjasza posłanego dla odkupienia tych, którzy w Niego wierzą. Ważne jest zrozumienie tych punktów, aby lepiej zrozumieć historię i wierzenia muzułmanów. Hagar, pomimo całej złożoności i historycznego napięcia w tych starożytnych relacjach, ważne jest podkreślenie, że muzułmanie są uważani za braci Izraelitów, dzielących wspólnego przodka. Istotnym punktem jest perspektywa muzułmanów na Jezusa. Dla nich Jezus jest uznawany za wielkiego proroka, syna Józefa i Maryi. Jednak, w przeciwieństwie do wiary chrześcijańskiej, nie uważają go za Syna Bożego ani za Mesjasza posłanego dla zbawienia ludzkości z grzechu i wiecznej kary. Ta różnica w teologicznej interpretacji jest istotna dla zrozumienia różnych perspektyw religijnych między islamem a chrześcijaństwem. Dla muzułmanów Jezus jest ważnym prorokiem. Wierzą, że powróci na końcu czasów. W przeciwieństwie do wiary chrześcijańskiej, wierzą, że nie ogłosi swojej boskości, ale będzie duchowym liderem prowadzącym muzułmanów w modlitwie, zgodnie z zasadami islamu. Ponadto muzułmanie również oczekują pokonania antychrysta, znanego jako Dajjal w ich tradycji. Przypuszczają okres pokoju i harmonii na ziemi po tej zwycięstwie, gdzie wszystkie monoteistyczne religie będą pokojowo współistniać. Ta wizja przyszłości odzwierciedla nadzieję na świat, gdzie różnice religijne nie będą powodem konfliktów, ale jedności i współpracy. Teraz z tą wiedzą możemy lepiej zrozumieć subtelności religijnych wierzeń i jak kształtują one perspektywy i nadzieje ludzi na całym świecie. Podczas gdy Jezus nauczał o tym, co miało się wydarzyć przed końcem świata, jasno stwierdził, że przesłanie Jego Królestwa dotrze do wszystkich ludzi przed Jego powrotem. To przypomina nam o ważności dzielenia się Ewangelią, zapewniając, że wszyscy mają szansę usłyszeć ją przed końcem. Podkreślił, że to przesłanie musi być przekazywane wszystkim narodom, nawet w miejscach, gdzie głoszenie chrześcijaństwa jest zabronione. Bóg znajduje niesamowite sposoby na objawienie swojego przesłania, czasem poprzez sny. W tym filmie zbadać będziemy te zaskakujące doświadczenia i wysłuchać inspirujących historii muzułmanów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo po tym, jak ujrzeli Jezusa we śnie. Zadziwiające jest widzieć, jak Jezus spełnia swoje obietnice, dotykając nawet najbardziej odległych regionów za pomocą tych doświadczeń. To pokazuje, że Bóg działa w niespodziewany sposób, aby dotrzeć do tych, którzy są daleko, nawet w obliczu przeciwności.
Ewangelia nadal przynosi nadzieję i przemianę tym, którzy szczerze jej szukają, nawet w najtrudniejszych miejscach. Dołącz do nas w tej podróży rozpowszechniania przesłania Boga pośród wszystkich narodów. Aby lepiej zrozumieć historię i wierzenia muzułmanów, ważne jest poznanie ich korzeni sięgających Ismaela, syna Abrahama. Pomimo różnic, muzułmanie uznają Jezusa za wielkiego proroka, choć nie jako Syna Bożego. Zrozumienie tych punktów pomaga nam lepiej zrozumieć różne perspektywy religijne. Zapisz się na mój kanał, aby uzyskać więcej treści tego typu i aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowości. Mój cel to pomóc Ci w Twojej duchowej podróży z Bogiem. Dołącz do mnie, a razem będziemy postępować. Chciałbym podkreślić, że wielu muzułmanów dzieliło się doświadczeniami, w których Chrystus objawił się im prawdziwie poprzez sny. To zjawisko zyskuje coraz większe zainteresowanie i powoduje znaczące zmiany w postrzeganiu religijnym wielu wyznawców islamu. Esencjonalne jest zrozumienie tej różnicy w teologicznej interpretacji, aby zrozumieć różne perspektywy religijne między islamem a chrześcijaństwem. Dla muzułmanów Jezus to ważny prorok. Wierzą, że powróci na koniec czasów. Jednak w przeciwieństwie do wiary chrześcijańskiej nie wierzą, że ogłosi swoją boskość. Zamiast tego będzie duchowym liderem prowadzącym muzułmanów w modlitwie, zgodnie z naukami islamu. Ponadto muzułmanie oczekują także pokonania antychrysta, znanego jako Dajjal w ich tradycji. Przypuszczają okres pokoju i harmonii na ziemi po tej zwycięstwie, gdzie wszystkie religie monoteistyczne będą pokojowo współistnieć. Ta wizja przyszłości odzwierciedla nadzieję na świat, w którym różnice religijne nie będą powodem konfliktów, lecz jedności i współpracy. Zrozumienie tych aspektów pomaga nam poszerzyć nasze horyzonty dotyczące wierzeń religijnych i docenić różnorodność myśli i wiary. Chciałbym podkreślić, że wielu muzułmanów dzieliło się doświadczeniami, w których Chrystus objawił się im prawdziwie poprzez sny. To zjawisko zyskuje coraz większe zainteresowanie i powoduje znaczące zmiany w postrzeganiu religijnym wielu wyznawców islamu. Dlatego ważne jest rozpoznanie tych przejawów boskości, ponieważ mogą one otworzyć drogę do pojednania między różnymi tradycjami religijnymi i głębszego zrozumienia przesłania miłości i odkupienia Chrystusa. Te doświadczenia oferują możliwość jednoczenia ludzi różnych religii wokół tego samego celu pokoju i braterstwa. Dzieje się tak z dwóch istotnych powodów, na które warto zwrócić uwagę i zrozumienie. Po pierwsze, kluczowe jest zrozumienie, że jednym z głównych powodów tej sytuacji jest prześladowanie, z jakim wielu ludzi spotyka się w krajach, gdzie wolność religijna jest ograniczona. Prześladowanie osób niewyznających islamu to bolesna rzeczywistość, która ma poważne konsekwencje dla tych, którzy wybierają inną wiarę. W wielu miejscach, gdy ludzie decydują się na konwersję na chrześcijaństwo, stają przed szeregiem wyzwań, począwszy od utraty majątku, poprzez rozpad rodzin, a nawet ekstremalne złe traktowanie, włączając w to więzienie i nawet skazanie na śmierć. Po drugie, istotne jest podkreślenie, że muzułmanie przypisują ogromne znaczenie snom w swoim życiu duchowym. Dla nich sny są postrzegane jako bezpośredni kanał komunikacji z Bogiem, zapewniając czystsze połączenie z Boskim podczas snu. Choć chrześcijanie także rozumieją znaczenie snów jako środek objawienia Boskiego, muzułmanie zwykle traktują tę wiarę na głębszym i poważniejszym poziomie. Zrozumienie tych dwóch kluczowych czynników pomaga nam w pełni zrozumieć sytuację. Teraz pozwól, że podzielę się kilkoma niesamowitymi historiami, w których Jezus Chrystus ukazał się w snach muzułmanów, radykalnie zmieniając ich życie i wierzenia. Te narracje są naprawdę inspirujące i ilustrują moc transformacyjną wiary. Jednym z godnych uwagi przykładów jest historia Karima Malakiego, który dawniej był ekstremistycznym muzułmaninem. Wychował się w otoczeniu, które promowało dżihad, tak zwaną świętą wojnę. Był znany ze swojej radykalnej kaznodziejstwa, próbując nawrócić chrześcijan na islam. Jego najgłębszym pragnieniem było uczestniczenie w konfliktach zbrojnych, aby islam zwyciężył nad Żydami i chrześcijanami.
Jednak jego życie nabrało niezwykłego obrotu po przełomowym spotkaniu we śnie. W tym śnie Karim twierdzi, że ujrzał Jezusa Chrystusa w całej Jego chwale i dobroci, który przemówił do niego bezpośrednio. To boskie spotkanie całkowicie zmieniło jego perspektywę i życie. Porzucił swoje dawne, ekstremistyczne i gwałtowne życie, zaczynając podążać za Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem. Ten przypadek to tylko jeden z godnych uwagi przykładów potęgi transformującej mocy snów i interwencji boskiej w życiu tych, którzy są otwarci na to, niezależnie od ich religijnych korzeni. Karim był gotów do walki, zapisując się na pamięć Koran i ucząc się taktyk wojennych. Jednak jego misja została nagle anulowana bez wyjaśnienia. To sprawiło, że był zawiedziony przez Boga i pogrążony w depresji. Według wiary muzułmańskiej, Cii, którzy oddają życie za wiarę w bitwach, są wołani po imieniu. Tak więc Karim zaczął poświęcać swój czas na nawracanie chrześcijan na islam. Wiesz, coś naprawdę niesamowitego wydarzyło się w 2002 roku, gdy grupa chrześcijan pomagała Palestyńczykom na terytoriach okupowanych. To coś, co naprawdę poruszyło moje serce i sprawiło, że zdałem sobie sprawę z siły wiary. Chrześcijanie nie tylko tam byli, by dostarczyć pomoc humanitarną, ale także by dzielić się przesłaniem nadziei, jakie znaleźć można w Ewangelii Chrystusa. Podczas gdy rozdawaliśmy jedzenie i ubrania, zaczęliśmy czytać Biblię DLA obecnych, podkreślając miłość i zbawienie, które Jezus oferuje. I uwierz, co się potem wydarzyło, było po prostu nadzwyczajne. Tego samego wieczoru ponad 200 muzułmanów miało sen o Jezusie. Następnego ranka przyszli do nas, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym. To skłoniło mnie do głębokiego zastanowienia się. Czasami skłonni jesteśmy traktować ludzi innych religii jako wrogów, ale zapominamy, że wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga. I tak samo jak ty i ja, oni także mogą być dotknięci prawdą i uwolnieni przez Jezusa. Więc kiedy będziemy się modlić, pamiętajmy, aby uwzględnić te osoby, prosząc Pana, aby objawił się im, czy to poprzez sny, wizje, czy nawet poprzez misjonarzy, którzy są gotowi przynosić przesłanie Chrystusa w miejsca trudno dostępne. Jeśli w jakikolwiek sposób możemy pomóc, nawet tylko poprzez nasze modlitwy, to już zrobi ogromną różnicę. Istnieją chrześcijańskie misje poświęcone temu, jak np. Ministerstwo Otwartych Drzwi, które wykonuje niesamowitą pracę w tych obszarach. Przyczynianie się finansowo do nich również jest konkretnym sposobem wsparcia tego tak ważnego celu. Naprawdę fascynujące jest widzieć, jak Jezus nadal objawia się tak wielu ludziom, zwłaszcza poprzez sny. To pokazuje, że powrót Pana jest bliski. Więc jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, rozważ jej podzielenie się z przyjaciółmi i rodziną. I nie zapomnij zapisać się na mój kanał, aby uzyskać więcej inspirującej treści. Bóg niech Cię obficie błogosławi.